Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne koziorożce na czytaniu tygodniowym od 11 do 17 stycznia 2021. Karty mam już potasowane, teraz je tylko przełożę i już kochani patrzymy, co tam ciekawego nadchodzący tydzień dla Was zapowiada. Poniedziałek, 4 kielichy, wtorek, 5 kielichów. Środa, 7 buław, czwartek, 2 miecze, piątek, 3 denary, sobota, karta siły i niedziela, koło fortuny. Do czytania Królowa Denarów. Królowa Denarów, kobieta spod znaku byka, panny bądź koziorożca. To może być Wasza energia pracowitości, takiej zaradności, sprytu i bezpieczeństwa finansowego. Troski o swój własny biznes, o to, żeby nie brakowało pieniążków na utrzymanie domu i rodziny. Ta kobieta może być jakąś sponsorką, może to karta przedstawia Waszego pracodawcę, może matkę, może żonę, może wspólniczkę. Królowa ma pieniądze, wie jak się o nie troszczyć, wie jak zadbać, żeby je pomnożyć. Może jakieś Wasze zyski właśnie tutaj się w tym tygodniu pomnożą. Początek tygodnia trudny. Jesteście zmęczeni, coś Wam się nie chce. Zaraz zobaczymy, jak to będzie tu wyglądało. No, ale nie jest tak źle. Ok. Poniedziałek mamy 4 kielichy. Zastanawiacie się nad jakąś sprawą z przeszłości. Niby jest wszystko ok, niby jest wszystko dobrze, ale no, czujecie jakiś niedosyt, jakąś apatię. Może jesteście zmęczeni, może rozleniwieni, może pogoda ma wpływ na Wasz nastrój, na Wasze emocje. Jest jakaś oferta, której nie dostrzegacie. Więc rozejrzyjcie się, zwłaszcza te koziorożce, które bardzo skupiły się na sobie. Jest ktoś, kto jest Wam bardzo życzliwy, chce Wam pomóc. Dla niektórych może zakochany, może właśnie przyjaciel, przyjaciółka, która jest dookoła, tylko Wy nie dostrzegacie tutaj jej intencji i chęci. Co z pracą? Te koziorożce, które nie mają pracy, ubolewają nad tą stratą, tak? Ale jakoś, nie wiem, czy sobie odpuszczacie, czy rezygnujecie, czy nie chce Wam się dalej szukać. No poniedziałek będzie takim naprawdę dniem, gdzie będziecie myślami gdzieś daleko i zapału do pracy raczej nie będziecie mieli. Niektórzy być może wspominają przeszłość, rozliczali jakieś związki, skupiają się na jakiejś stracie, na jakimś braku, może tęsknią, może czegoś im brakuje. Oczekują na pozytywne zmiany, natomiast osoby, które mają pracę, no właśnie, będą myśleć tylko o tym, kiedy mogą wrócić do domu, bo ten dzień będzie Wam się jakoś dłużył. No jakoś będziecie nie w sosie, że tak powiem. We wtorek mamy 5 kielichów i rycerza denarów. 5 kielichów jest to tęsknota, samotność, znowu użalanie się nad sobą, bądź nad jakimiś stratami finansowymi. No, te osoby, które mają własną działalność gospodarczą, własny biznes, wiadomo, że są tutaj w złym nastroju, wręcz załamaniu, bo nie wiedzą, co robić. Czekacie na jakieś pieniądze i te pieniądze przyjdą. Pomalutku wszystko będzie się rozkręcać. Rycerz denarów to jest zodiakalny byk, więc te osoby, które tutaj być może z bykiem właśnie tworzą związek, bądź no, coś tam nie tak jest między Wami, wszystko niebawem się wyjaśni. Byk może przyjedzie, może przeprosi i będzie prosił o kolejną szansę. Natomiast w sprawach zawodowo-finansowych nie załamujcie się, bo jakaś pomoc idzie, tak? Idą jakieś pieniądze, na które od dłuższego czasu czekacie. Jeżeli planowaliście też jakiś wyjazd, jakąś podróż w sprawach zawodowych, to ona dojdzie do skutku, tylko teraz no, jest lekkie opóźnienie w realizacji tych projektów. Powiem tak, poniedziałek i wtorek nie jest dobrym czasem na załatwianie wszelkiego rodzaju spraw, bo będziecie, nie będziecie skoncentrowani na tym, tak?
Będziecie jakoś rozbici, że tak powiem, nieskupieni, zamyśleni i tak naprawdę możecie wiele błędów w te dni popełnić. Lepiej posiedźcie w domu albo skupcie się tylko naprawdę na takich zajęciach, które dacie radę opanować, bo widać tutaj takie rozkojarzenie, zmęczenie, przemęczenie, jakiś smutek, jakiś taki właśnie zły nastrój. No niektóre koziorożce być może tam przechodzą jakąś infekcję, może macie jakieś problemy zdrowotne. To posiedźcie w domu, zadbajcie o siebie. Nie jest to dobry czas na angażowanie się w jakieś sprawy poważne. No w związkach tutaj też, jeżeli macie partnera, partnerkę, tworzycie rodzinę, zwłaszcza zodiakalny byk, no to tutaj mamy żonę bądź partnerkę, może być też mama, no ta osoba przyjedzie, zaopiekuje się Wami, pomoże Wam, udzieli Wam wsparcia, więc koniec już problemów, nie musicie się martwić. Wyczekiwana praca też tutaj jakoś się zbliża. Te koziorożce, które czekają na pracę, to ona pomalutku już tutaj ta oferta się do Was zbliża, ale jeszcze musicie wytrzymać. No i w środę mamy siódemkę buław, która pokazuje, że musicie się zmierzyć z sytuacją. Ktoś może Was atakować, ktoś może Wam rzucać kłody pod nogi, ktoś może w jakiś sposób narzucać na Was za dużo obowiązków, ale poradzicie sobie z tym wszystkim. No, buławy to już jest zaangażowanie, to jest też walka o swoje, walka o rodzinę, walka o byt, bronienie swoich spraw, swoich interesów, więc tutaj no, taki lew się w Was odezwie i koziorożec zacznie po tych dwóch dniach takiego właśnie troszeczkę użalania się nad sobą i rozmyślania, rozpaczania, tutaj już stajecie na nogi i walczycie o swoje. No i bardzo dobrze, bo macie mocną pozycję. Jeżeli wytrwacie, to osiągniecie to, na czym Wam zależy. Wszelkiego rodzaju sprawy na środę, które musicie przeforsować, przepchnąć, obronić się, wytłumaczyć, uda Wam się to. Tylko pokażcie hart, siłę, wolę ducha i nie pozwólcie sobie wejść na głowę, nie pozwólcie sobie narzucić czyichś decyzji, jakichś argumentów, żebyście tak trwali przy swoim zdaniu, tak? Nie pozwolili, żeby ktoś tam coś Wam pomieszał w tym Waszym życiu zawodowym czy prywatnym. W czwartek mamy dwa miecze i 10 kielichów. Dwa miecze to jest zastanawianie się nad jakimś problemem. Znowuż emocje tutaj mają górę. No nie wiem, w rodzinach możecie mieć jakieś takie blokady. Nie wiem, czy nie rozmawiacie ze sobą, czy nadal myślicie, co tu zrobić, żeby ta rodzina Wasza była szczęśliwa. Może myślicie o mieszkaniu, może o domu, może o małżeństwie. Albo po prostu o spełnieniu swoich planów, realizacji ich i spokoju, tak? Że wreszcie się udało, że mogliście liczyć na pomoc rodziny, przyjaciół i udało się rozwiązać jakiś konflikt, bądź zapadła jakaś decyzja, więc w czwartek zastanawiacie się. W czwartek nie jest dobrym dniem, żeby podejmować jakieś decyzje. Raczej posiedźcie w domu, zajmijcie się dziećmi, jeżeli macie gdzieś z rodziną wspólnie, spędzajcie czas, na nich zawsze możecie liczyć. No i starajcie się nie blokować też na różne sprawy. Jeżeli partnerka, żona, mąż prosi Was, żebyście powiedzieli, o co chodzi, to nie ukrywajcie tego w sobie, bo tutaj nad głową wisi księżyc, a księżyc tłumi emocje. Księżyc stwarza pozory, czyli jest mi źle, cierpię, moje serce jest w kawałkach, a ja mówię, że jest dobrze i uśmiecham się szeroko, tak? No to tutaj nie stwarzajcie takiej gry pozoru, tylko szczerze porozmawiajcie z rodziną, z bliskimi, bo oni na pewno Wam pomogą. W piątek 3 denary. Więc te koziorożce, które czekały na tą pracę, ta praca jest. Są jakieś zlecenia, są jakieś oferty. Może podpisywanie umów, kontraktów. Bardzo dobry dzień, jeżeli chodzi o zarobki. 3 denary to są też wszelkiego rodzaju zdane egzaminy, więc te koziorożce, które gdzieś tam robią prawo jazdy bądź inne jakieś kursy, powinno Wam się udać. Świetna współpraca, stabilizacja, ktoś doceni Wasz fach, Wasze umiejętności, ktoś Was sowicie wynagrodzi, pochwali. Bardzo fajny dzień, taki konkretny, więc jeżeli już macie załatwiać jakieś sprawy, podpisywać jakieś umowy, to właśnie w piątek. Sobota, karta siły,
Karta cierpliwości, wytrwałości, spokoju, panowania nad sobą i nad emocjami, które towarzyszą Wam. Ciężko może być w pracy. Mamy tutaj 8 mieczy. No nie lubię tej karty, bo ona ogranicza nasze postrzeganie takiej planowania przyszłości. Ogranicza nas, boimy się. Wiadomości, informacje mają wpływ na to, co sobie myślimy. Boimy się zaplanować, nie widzimy rozwiązania pewnej sytuacji. Nie wiemy, co powiedzieć, też jakoś odcinamy mentalnie. Więc tutaj musicie to przezwyciężyć. No bądźcie odważni, nie bójcie się i działajcie. Jeżeli macie coś do powiedzenia, to mówcie. Nie tłumcie tych emocji w sobie. Nie bądźcie osobą nieśmiałą, która boi się reakcji. Walczcie o swoje. Pamiętajcie, żeby zawsze zaplanować sobie odpowiednią taktykę i według planu, według harmonogramu tej taktyki realizować się. Zobaczcie, ta krucha kobitka, piękna kobieta, delikatna, opanowała lwa, bestię, który mógłby ją pożreć, oszpecić i zrobić jej wielką krzywdę, a ona się do niego przytula jak do pudelka, jak do łagodnego baranka, pieseczka delikatnego, koteczka, który jest zupełnie nieszkodliwy. No właśnie, tak macie podejść do tej sytuacji. Cierpliwie, spokojem, wytrwałością, opanowaniem, a uda się zrealizować to, na czym Wam zależy. Nie zamykać się w swoim świecie. Więc sobota będzie trudna, ale myślę, że sobie poradzicie. W pracy może być dużo obowiązków, pracy fizycznej, natomiast być może trzeba tutaj będzie jakiś problem rozwiązać i pamiętajcie, że macie wspaniałą rodzinę, bliskich, oni na pewno Wam pomogą. W niedzielę koło fortuny. Sytuacja zupełnie się odwraca. Myślę, że kolejny tydzień będzie bardzo taki dla Was sprzyjający, korzystny. Koło fortuny zapowiada szczęśliwe wydarzenia. Macie w tym dniu farta, szczęście, więc być może jakieś gry liczbowe będą Wam tutaj sprzyjać. No, jakieś pieniądze ktoś tutaj chce Wam wypłacić, więc warto zagrać. Koło fortuny to są podróże, wyjazdy, dzień spędzany za kółkiem, jeżeli jesteście kierowcą bądź pracujecie w jakiejś branży motoryzacyjnej związanym z przejazdami, wyjazdami, dowozem czegoś do klienta. Koło fortuny to są szczęśliwe, niespodziewane wydarzenia, odkręcenie też jakiejś sytuacji, rozwój, rozkręcenie biznesu. No, w niedzielę to być może nie za bardzo, chociaż są tacy, co pracują w niedzielę, ale być może wreszcie otworzycie się na nowe, pozwolicie temu przeznaczeniu działać. Przestaniecie się ograniczać i w tej swojej głowie zamykać swoje pomysły, puścicie to wszystko i to wszystko zacznie się kręcić w odpowiednim kierunku. I tego Wam, kochane koziorożce, życzę. Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne, nie dla wszystkich, dlatego zawsze sprawdzajcie dodatkowo filmy ze swoim znakiem ascendentalnym. Życzę Wam wspaniałego tygodnia. Dziękuję za uwagę i widzimy się na kolejnych filmach. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.